Szanowni Państwo, zakończył się szczyt. Przyjęliśmy deklarację. To jest deklaracja, w której zostały zapisane ważne z punktu widzenia Unii Europejskiej, z punktu widzenia również państw, które współpracują w ramach Partnerstwa Wschodniego, postulaty i bardzo konkretne stanowiska, między innymi z inicjatywy polskiego rządu. Natomiast to jest deklaracja, która w naszej ocenie powinna być jeszcze bardziej ambitna, powinna w większym stopniu potwierdzać ambicje europejskie tych krajów. Niemniej jednak w obecnej sytuacji politycznej uznajemy, że to jest kompromis, który jest satysfakcjonującym, aczkolwiek deklaracja polskiego rządu jest jasna. Podkreślaliśmy to wcześniej, była mowa również o tym dzisiaj w czasie naszej dyskusji, że my cały czas będziemy apelowali o to, żeby Unia Europejska otwierała się na kraje Partnerstwa Wschodniego. Będziemy ambasadorami tych państw. Uznajemy, że jeżeli Unia Europejska będzie realizowała z tymi państwami ambitne projekty, jeżeli oni będą mieli perspektywę stałego związania się z Unią Europejską, to jest również kwestia bezpieczeństwa nie tylko naszego regionu, nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej. I to mocno wybrzmiewa zarówno zawsze w wystąpieniach pana ministra Waszczykowskiego, jak i moich wszystkich naszych spotkaniach, konferencjach tutaj na różnych forach Unii Europejskiej. Co konkretnego? Myśmy się skoncentrowali przede wszystkim na tym, iż ta deklaracja ma być takim potwierdzeniem aspiracji państw Partnerstwa Wschodniego, ale ma być też jasnym zwróceniem się wobec obywateli tych państw, ponieważ z naszej ocenie właśnie na to czekają ludzie, żeby konkretne ich sprawy tam były załatwiane. W związku z tym trzy obszary, które znalazły odzwierciedlenie w tej deklaracji, to jest po raz pierwszy sprawa infrastruktury, druga kwestia program dla młodzieży, to był wyraźny postulat Polski, abyśmy się właśnie zwrócili do obywateli, abyśmy uruchomili projekty społeczne, prospołeczne, które będą ułatwiały właśnie to porozumiewanie się, tę współpracę i wreszcie przekładały się również korzystnie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tych państwach. To jest potwierdzenie, iż chcemy wspierać instytucje, chcemy wspierać rozwój instytucji państwowych, pomagać eksperci, którzy będą służyli swoimi doświadczeniami. No i wreszcie duży obszar dotyczący cyberbezpieczeństwa, zabezpieczenia się przed wpływami właśnie ataków, cyberataków, które dotykają państwa europejskie, oczywiście państwa Partnerstwa Wschodniego. Więc to są te konkrety, które w tej deklaracji zostały zapisane. Jeszcze raz chcę podkreślić, że Polska uważa, że tam powinniśmy bardziej ambitne projekty w przyszłości pokazywać naszym partnerom, otwierać się na nich i będziemy zabiegali, aby tak się działo.